Teatru Leśnego w Gdańsku. Jest z nami Wojtek Korzeniewski, dyrektor artystyczny festiwalu Ireny Jarockiej. Wojtku, jak doszło do tego festiwalu? Czyli to był pomysł? Ten pomysł narodził się tak w sumie nagle parę miesięcy temu. Parę miesięcy temu przyszedł do mnie Wojtek i mówi: słuchaj, dużo się dzieje wokół Ireny Jarockiej, może byśmy zrobili festiwal. Irena jest gdańszczanką, tu się wychowała, tu kończyła szkoły, tu uczyła się śpiewać, tu zaczęła zdobywać pierwsze swoje nagrody, sukcesy w piosence i ruszyła w świat. A kiedy już przyjdzie czas? Mika z Bytomia. Dzień dobry. Piszę swoje teksty, tak, i teraz w kwietniu wydałam epkę, która jest tylko na serwisach streamingowych. Już dym i z okien, złotym obłokiem. I barman już woła: hej! Już kawiarenka rusza w rejs, wielki rejs. Daleko gdzieś Wenecja, gondole z lampionami, śpiewają gondolierzy, szczęśliwie za. Cichnie zasłuchany wiatr. Przed nami kolejna z uczestniczek festiwalu Ireny Jarockiej, Marzena Matyla z Wrocławia. Powiedz mi tak na co dzień, co robisz, gdzie występujesz, gdzie pracujesz, co robisz artystycznie? Głównie śpiewam, czasami też próbuję zarazić tą pasją młodzież, więc jakieś warsztaty, jakieś lekcje. No a poza tym to teraz jestem na urlopie macierzyńskim. Śpiewam w zespole Kenako i pracujemy nad nagraniem teraz naszych autorskich kompozycji. One są fuzją różnych gatunków, więc trzeba posłuchać za jakiś czas, jak będą wydane. No posłuchamy. Dzisiaj czekamy na twój sukces i trzymamy kciuki, żebyś wyszła z tego Teatru Leśnego, tego kultowego miejsca, dobrze nastawiona do przyszłości i kariery teatralnej. Dziękuję bardzo. Gondolierzy z nad Wisły barkami burzą piach, mieszają wiosłem złoto odbity w wodzie gwiazd. Gwiazd, które zbladły rankiem, nim się księżyca znikł, gdy wstawał nad Warszawą.
Przedstawiam Państwu jedną z kandydatek do nagród Festiwalu Piosenki Ireny Jarockiej, Julia Lejman z Warszawy. Witamy, Julio, w Teatrze Leśnym. Co nam dzisiaj zaśpiewasz? Dzień dobry Państwu. Zaśpiewam dzisiaj wieloletni, fantastyczny hit, oczywiście Kawiarenki. Zaśpiewam też Motylem Jestem. Nie wrócą te lata, czyli taki bardziej energetyczny kawałek. Oraz piosenkę, którą wybrałam jako piosenkę zgłoszeniową, jeszcze zanim trafiłam do finału, czyli Przeczucie. Być może nieco zapomnianą, ale fantastyczną, naprawdę przepiękną piosenkę. Studiuję na Wydziale Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Zaczynałam swoją przygodę z muzyką od skrzypiec. Potem trafiłam do klasy śpiewu klasycznego, a teraz właśnie ta reżyseria dźwięku. Obecnie jestem wokalistką i skrzypaczką zespołu rocka progresywnego Skene. Zawsze jasną mi twarz. Byliśmy mocno podzieleni, walczyliśmy do końca, ale uznaliśmy, że laureatką tego festiwalu zostaje Julia Lejman. Zapraszamy na scenę. Przede wszystkim zachwyciła nas młodość, entuzjazm, to co pokazałaś nam na scenie, no jesteś drugą Ireną Jarocką, prawda? Szanowni Państwo, ogromne oklaski, gratuluję. Proszę przyjąć tą nagrodę. Myślę, że ten motyl gdzieś wysoko Panią tam wyniesie, ponad, tak jak dzisiaj Pani Irena załatwiła na koniec dnia pogodę, bo miało padać, albo patrzyła tam do góry do Pana i Pan powiedział, tak, tak, wieczorem nie będzie padało, bo występuje dziewczyna, która będzie mnie na świecie zastępować. I będzie to właśnie Pani. Życzę Pani, żeby Pani kariera potoczyła się tak, jak kariera Pani Ireny. Naprawdę zasłużyła Pani na to i przeżyła Pani pięknie, niczym właściwie anioł, ale chyba jak motyl. Lekka jak motyl, śpiewała jak anioł. Dziękuję bardzo. A kiedy już przyjdzie czas, pełne pobrzegi są kawiarenki, pod okna ich całe z gwiazd. Gdzieś w zakamarki wielkich miast ciągnie nas. Legenda, kompozytor, aranżer, dyrygent, człowiek, który skomponował wspaniałe przeboje dla wielu gwiazd. Włodzimierz Korcz. Brawa wielkie, dzień dobry, ale proszę Państwa, teraz, bo my coraz mocniej współpracuję z różnymi kompozytorami, ale przede wszystkim z Panem Włodzimierzem Korczem. Teksty Magdy Czapińskiej, Jona Szakowty, Jacka Cygana, Ernesta Bryla, Jeremiego Przybory, ale przede wszystkim ukochanego jej tekściarza Wojciecha Młynarskiego. Proszę Państwa, przed Państwem Alicja Majewska! Alicja Majewska! Póki świat wokół słońca się kręci, póki my z nim czule objęci, wszystko może się stać. Póki strzela korek szampana, do wesela doi się rana, wszystko może się stać. Póki rybka nie spełnia trzech życzeń i okruszek choć chętki na życie, wszystko może
spać. Parę miesięcy temu oglądałem telewizję. I to był akurat Sylwester, to był taki program sylwestrowy, rozrywkowy to był program.
I to był bardzo rozrywkowy program Sylwestra. I potem sobie przypomniałem, że ja w zeszłym roku też oglądałem taki rozrywkowy program w telewizji w Sylwestra i 2 lata też temu oglądałem. I nagle dotarło do mnie, że prawdopodobnie mamy w tej chwili w Polsce taką sytuację, że każda dojrzała artystka estradowa w pewnym momencie swojej drogi zawodowej będzie się musiała podeprzeć jakimś zenkiem.